Zagrożenie wybuchem wulkanu na Karaibach. Ewakuacja. Władze starszy. Vincent i Grenadyn ogłosiły obowiązkową ewakuację osób mieszkających blisko wulkanu La Soufrière na wyspie Saint Vincent. W czerwonej strefie znalazło się prawie 16 tysięcy osób. Część osób znajdzie schronienie w ośrodkach na wyspie Saint Vincent, której łączna powierzchnia wynosi 345 km2. Powiedział reporterom Associated Press Cyrus Chila Joseph, dyrektor ośrodka badań sejsmicznych na Uniwersytecie Indii Zachodnich West Indies University. Występując w czwartek przed kamerami telewizji premier rządu starszy, Vincent i Grenadyn Ralph Gonsalves zaznaczył, że wstęp na pokład wycieczkowców oraz do zagranicznych ośrodków pomocy będą mieć wyłącznie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Mieszkańcy będą przewożeni na wyspy. Do dyspozycji ewakuowanych oddano dwa królewskie statki wycieczkowe Saint Vincent i Grenadyny. Wchodzą w skład Somonvealth, które przybędą do portu w Kingston w piątek. Mieszkańcy zagrożonych terenów, gdzie obowiązuje najwyższy, czerwony, stopień zagrożenia alarmowego, będą przewożeni na wyspy należące do innych państw Karaibów: Santa Lucie, Grenady, Barbados i Antigua. Nie wszystko idzie perfekcyjnie, ale, jeśli wszyscy będziemy ze sobą współpracować, to mamy szansę wyjść z tego silniejsi niż kiedykolwiek, powiedział premier Gonsalves w swym orędziu do narodu. Szef rządu zapewnił, że obywatele nie posiadający paszportów będą przyjmowani do ośrodków w innych krajach na podstawie dowodów, co on sam uzgodnił z przywódcami tych państw. Premier zachęcał też osoby, które zamierzają przeczekać trudny czas w schroniskach na terenie wyspy starszy Vincent, by również poddawali się szczepieniom przeciwko COVID-19. Ostatni wybuch wulkanu był w 1976. Według prognoz ekspertów do wycieku płonącej lawy może dojść już w nocy z czwartku na piątek albo w ciągu najbliższych dni. W czwartek nad ranem odnotowano wzmożoną aktywność sejsmiczną wulkanu La Soufrière, który jest zarazem najwyższym wzniesieniem na wyspie 1234 m nad poziomem morza, pisze AP. Od grudnia stałym monitoringiem wulkanu zajmuje się grupa sejsmologów rejestrująca wszystkie parametry jego aktywności. Po raz ostatni wulkan wybuchł w 1976. Wcześniejsze, udokumentowane erupcje miały miejsce w 1718, 1812 i w 1902 rok. Ta ostatnia pociągnęła za sobą śmierć 1608 osób.